Siemaneczko, witam w Yandere Simulator. Cześć. Wersja beta 4 coś. To było ściągane. Sprawdzę, czy wszystko słychać. Słychać raczej. Tak, idzie. Przewijam to z takiej racji, że nie będę przedłużać. Prosiłam, ja, żebyś zostawił to był wstęp. Aż taki wstęp? Tam było o jednej postaci. No dobra, mniejsza... New game. Tak. A to Ayano. Ayano. Muszę się przyzwyczaić do takiego układu sterowania. Czekaj, tu tworzymy faceta naszego senpaja. Na pewno? Tak. A może Yandere? Cicho, dawaj tego... Senpaja. Bo jakiegoś paszczuta nam jeszcze da. Paszczuta, dobra, to dajemy. Tak, on ci nie ma paszczuta, jest paszczuta. Dobra, ty buduj. Czemu ja? A czemu ja mam budować mężczyznę? Bo jesteś facetem. Buduj. Boże, jaki pasztet, nine. Jaki mocno? Zrób coś kreatywnego. Dam ci chwilę, a ja przy okazji poinformuję nowych już. I starych. Co tak szybko? No bo tak jest idealny. Nawet mój gust. No dobra. Tak, w końcu już jestem wolny. Będę mógł w miarę możliwości wrzucać bardzo często Matrix. Po jednym, nawet kilku filmach na dzień wrzucać bez problemu. Mianowicie będę wrzucać już filmy regularnie, więc nie macie się co martwić. A teraz zamknięte oczy i... Oho. Czekaj, dobrze? Tak, dobrze. Powiedz stop, kiedy tak stop. Trzeba. Uhuhu. Dobrze, truskaweczko. Okej, to wychodzimy. Czekaj, podejdź do tej kapliczki takiej jakby. Kapliczki? Do tego, do blisko było się wszystko dobrze. Tutaj? Tak. Co to jest? Kliknij sobie. O kurwa. Ja pierdolę. To jest psychopatyczne. Czyli to są itemy, które już zostały skolekcjonowane. Tak, potwierdzam. Z myślą na senpaja. To jest cząteczka, którą senpaj mył zęby. Podpierdoliłam mu z łazienki. Jest... Bandaż. Dalej jest kropelka krwi. Tak. Nikaj. I podgryzione jabłko. Lizanie jego krawędzi jest zajebistą zabawą. Ja pierwsze, dobrze, że ja nie mam swojego senpaja. Dobrze, że ja w Japonii nie żyję. Dobra, łóżko, bardzo puszyste, ale nie idziemy spać, bo jeszcze jest dzionek cały. Puszyste jak cycki. Dobra, wyjście. Kopio, puszyste jak cycki. No dokładnie, czekaj, bo muszę sobie na drugie ucho, żeby wiesz, kontaktował. Nie kwasi. Szkółka. Tak. To jest jedyny ten sam dzwonek w całej Japonii, w szkołach. Jesus Christ, obróć ją! W moją stronę ją obróć. Tak jest. I przybliż mi jej mordę, patrzcie jaka to piękna. To sama przybliżaj. A ja no cian. Nie pytajcie, czemu ma to stawry. Dajmy jej kocie uszy, co na to. No dobra, buduj ją. Buduj ją. Jak to się kłaki zmieniało, ha? Ha. No, jak head. Edge jak head. Miku Miku cian? Ewentualnie Sona. Tak? No tak, dokładnie. A właśnie, Lola byście chcieli? No, pozdrow dla kumatych, o co chodzi z tą postacią. Dobra. Wyglądamy genialnie. Boże. Ogarnijcie te włosy, jak się fiksują. Ja pieprzę. Skorpio, daj mi na chwilę. Ja mam tutaj cel pewien. No dobrze, to baw się dobrze, a ja przy okazji komentuję Jezu to wszystko. Chryste. Uwaga, zrób zooma, sam wiesz na co? Sam wiesz na co? Dobrze. Badumc, idealnie. Ej, jakie te cycki są niesymetryczne. To weź je pomniejsz. Nie pomniejsz. I tak będą niesymetryczne. Cicho, takie są idealne. Dobra, jesteśmy w łaźni. Japońskiej. Możesz przestać podkreślać, że jesteśmy w Japonii? Wiem, to brzmi katastroficznie. Ja, może byś poszedł na lekcję. Tak, tutaj są lekcje na swoje wiadomości. Dobra, zamykamy. Jeśli kurde wiesz co zrobić. A, dobra. Cieszcie się. Teraz możemy iść na lekcję. To jest piękne. Ej, ona ma ogół w dupie. Czemu ja zawsze zwracam uwagę na. Ja mam nadzieję, że się nie dopieprzą. Nie, bo... No patrz jaki dym, najlepsza cenzura, że się para, nie wiem. No dobrze, o co ci chodzi? Dobrze jest. Nie wiem, jesteś mężczyzną, ciebie to cieszy. No tak, jeszcze jak wygląda jak diablica, to już w ogóle grać się chce. No tak dobra, ja nie biegam po szkole, naga. Nie biorę żadnej broni. Dzień dobry. Tak, to jest nasza sala. Czekaj, drzwi zamknę. Aha, i tutaj mamy... To różowe to nasze miejsce. Różowe pole to znaczy, że to jest nasza ławeczka. Siadaj. Matko. Znaczy, uwaga! Zaczynają się. Pomału! Musisz wybrać jeden przedmiot, który chcesz. O Jezu, Skorpio.
szkołę skończył, nie wie co jest czym już. Wiem co jest czym. Ja na biologię. Nas nie stać na geografię w szkole. Czekaj. Enter chyba. Albo E. Przecież kliknął E. Dawaj, spam. Nie, boczna strzałka. Spam ty, panie. To jeszcze raz biologia. Jeszcze biologię najlepszą. Nie, WF. Może. Albo nie. Będę brutalny. Nie, na biologia. Trzy WF-y. Nie, dwa WF-y. Pisarstwo. To jeszcze mniej więcej. No to jest język. Dobra, jedno chuj. Z biologii tak. Dawaj jest na psychologię. Dobrze, nie. Dobra, musi być psychologia. Lekko, dobra. Możesz się jebać chemię. Możesz, albo nie, teraz jest parę lunchu, to idź. Dobra, idziemy coś wpierniczyć. Chodź na tak. Okej. Zapierdalaj dalej. Dobra. No gdzie jest ten skok na shifcie? Znaczy na spacji. Mówiłam, że ona nie umie skakać. Idź tam, idź tam. Czekaj, gdzieś tutaj jest taka akcja, jak że... Jak się jej włosy bansują. Człowieku, dupy jej nie widać, że są te włosy. A właśnie, nie zakrywa. W ogóle taka ciekawostka w tej grze walutą jest robienie zdjęć majteczek. Dobry nie, i teraz. Nie, nie, idź tam, tu, ta, tak tu. Idź się z camp tam. Okej. Okay. Co jest dzisiaj, poniedziałek? Monday, tak. Dobra, jednak nie. Ej, weź czekaj, idź tam za to takie, takie to. Tak dalej. Za to takie, takie. I podnieś to. Co my tu mamy? Mangę. Manga, dobrze. Ciekawe jaką. Czekaj. Boże, jakie się włosy wiksują! Chciałem wejść w ekwipunek, ale okej. Ona nie ma ekwipunek. A, to? A... Weź na tą laseczkę pod nami. No. Czekaj, to było E. To jest infocian. Okej, to wyjście. Widzę skorpię, nie wiem po co ona jest. No to gdzie mam wejść? Nie wiem, chciałeś wleć w ekwipunek, to jest jedyne co ona posiada. Dobra. A, chwila, o tobie chodzi o te bronie? No, to chyba było pod R. To jest wyjście. To było pod R. Chyba. R. R. No. Bo T. Nie. A ty, jeszcze weź to kliknij jeszcze raz T. Miku, Miku, Cian! Ci pokazuję, gdzie masz iść. A, to dobrze, właśnie o to mi coś takiego chodziło. Dobrze, zajebista sprawa. A co by nie chodziło ten jak. Nie, wróć się, idź na górę, idź na górę! Sorry za krzyk, przepraszam. I czekaj, nie, nie, tu, czekaj, ja ci powiem co robić. Ta różowo, fioletowo włosa dziwka jest naszym wrogiem i kocha się w naszym senpaju, czyli w kolesiu wyższej klasy. Aktualnie podejdź i ją podsłuchuj. Czyli teraz... Na... Je... Słuchaj. Nic takiego. Okej, nigdy nie będzie sądzić się za nic. Dobra, teraz słucham. Ten mama umarła. Ojciec stał się pijakiem? Tak. I często przychodzi do mnie po pijaku do pokoju i... Do mojego pokoju. I bije. Molestuje. No, molestuje. Jak ona ma na imię? Kurwa, zapomniałam. What does your dad do? Dobra, teraz się pytała, co robi. Look, I said I don't want to talk about it. Oh, just Christ. Leave me alone, okay? No, no, pokój, jak każesz to powiedzieć. Posłuchaj te rozmowy, idź do szafek szkolnych. I'm not gonna say anything else. Please, just drop it. A ja stupera nie włączyłem. Ja pieprzę. Ej, nagrywamy 20 minut. Dobra, przegiłam. Z 10 minut, jak mi sam stupera nie włączył. Jak ona ma na imię? Weź nagadaj. I pomału. Tłumacz mi na razie to. Chciałbym pogadać z tobą, tak, o czym? Kliknij na razie to, że chcesz tu coś dać. Anime, manga, interes, wideo, internet. Dio, kurde. Gry wideo, o moich uczuciach, narzekaniu. Nieważne, dalej. Ręczeniu. O lekkich problemach, ciąży, na uzależnieniu narkotyków, domestic abuse, sporadycznym przeszkadzaniu. Słuchaj, tutaj musisz dać, że ty chcesz jej pomóc z jej problemem, więc wybierz coś odpowiednio, bo ja teraz nie pamiętam co to jest. Myślę nad uczuciami. Może być, bo to musi być coś takiego, co... Że my wiemy, że ona cierpi przez to,
W ogóle jest taka akcja, że ona jest dziwką. Tak, bodajże... Sorry za zwiecha. A ona nie jest przodkiem w ciąży? Nie jest w ciąży, debilu! To jest mniej więcej coś takiego, że o 7 coś, jakbyśmy nie poszli na górę, tylko byś został przed 20 do szkoły. Aha. Dzwoni do jej telefon. I koleś klient jej dzwoni. I że ona chce się sprzedać za hajs. A ona potem się Miku Mikucian, tak na nią, to jest Miku dla mnie osobiście, idzie się żalić. I my teraz wiemy o tym. I ty musisz coś wybrać, potem proszę się spotkać ze mną. I się musi spotkać chyba... A to jest klient, skoro klient... Nie, my! No dobra. Jak ją zaproponujesz teraz spotkanie, ona przyjdzie na dach. Jak jej powiesz na dach, to przyjdzie na dach, tym statut zrzucisz. Może o uczuciach? Okej, okay, może być. O matko, to będzie katastrofa. Jak... Zaufaj mi, wiem co robię. Please meet me. Spotkaj się ze mną. Miejsce, wybierz. Dach szkoły. Berkeley, to jest school, bodajże. Rooftop, tak, to jest to. Dach. No rooftop, to jest... Ja się nie znam, to ty jesteś z angielski, dobra, dobry. I czekaj, to jest taka... O... Czekaj moment, bo ona ma o 4 godzinie zajęcia klubowe. 3:30? Jest... Nie, ona musi tam przyjść wcześniej. Daj na pewność 5:00. I zatwierdź, i zostaw jej te liście. I... Czekaj, to już było... Czekaj, ona dzisiaj ma zajęcia klubowe, czy w środę chyba dzisiaj? Dobra, zostaw ten na wszelki wypadek. Finish, F. Cię robić. Jeszcze raz. Co tak ci... O! Wreszcie! Kokona Haruka. Kokona! Kokona! O, jak to brzmi? Czekaj. Personality, stacja butterfly. Socjalny motyl? Masło. Masło z motyla? Ja pierdolę. Ała. Czy personality to nie ulubione jedzenie? Tak. Reputacja zerowa. Dobrze. Kocha się w senpaju, trzeba ją zabić. Każdy, kto się kocha w senpaju. I w ten sposób może zdobyć informację na temat dobra, naszych kolegów. Dobra, i co teraz tam zrobić? Ente? Wyjdź się z tego. Okej, okay, czyli mamy już info. Uwaga, Skorpio zaczyna ogarniać grę wreszcie. A więc teraz co mam robić? Chodź zabić kogoś w klubie, albo nie. Czy ona sobie idzie teraz, podaje im żarełko. Wiesz, co jest najlepsze? Oni wszyscy są w klubie. O ja pierdolę. Ja, ale chodźcie do nich, dosiądziemy, pogadamy z nimi. Tak, kurde, to już będzie podejrzane. Czemu tu jest tak różowo? Fajnie. Ej, weź ogarnij ten toster. Dla mnie już nie ma miejsca. Wróćcie, ogarnij, bo mi nie należą do klubu. O, te cycki. No to je pomniejsza. Tak lepiej. Spasza ten toster. Zrobię go zdjęcie. Okej. Okay. Jaki słodki. Cyk. Mam je zdjęć. Wyślij. No weź się odwal od tego tostera. To zrobimy zdjęcie i je zapiszemy. Dobra. Jara cię toster? Nie, sama chciałaś. Słodki. Wstawaj! Jak się nie się zapieprzaj do szafy. Miku, co ty robisz? What the fuck? Idź za nią, idź za nią. Miku. Ale to takie niespodziewane w pudo. Je, wszyscy wstają. Co nie? Ja pierdolę jak po dzwonku, jak się kończą lekcje. Nawet dzwonka nie słyszałem. Bo już dzwonków nie ma tego dnia. Dobra, śledzimy. Mam największe cycki w całej szkole. Tak, nikt mi nie podskoczy. Bo zabiję cyckami. Ja weź to przyśpiesz swoją postać przynajmniej. Nie! To ma być jak w Asasynie. O Jezu. Ezio śledzi swój cel, to niech ona też to robi. Pamiętaj jak ja gram w Asasyna, YOLO! I tak wytnę te momenty, gdzie nic nie mogliśmy robić kompletnie, bo... Już, to sama myszka robisz. Ja myślałam, że to ty byłeś debilem. Nie. Uważaj, bo mnie ku ciebie śledzi. Bo i baba, która tu tknęła w tej szkole jest. Jak ta fioletowa włosa na dachu. Tak, zielono włosa, idioto, daltonista jeden. Podbiegnij trochę teraz chociaż, bo ona do szafki już podejdzie. Nie ma. I spierdalaj stąd jak najszybciej. Stop right now. O chuj. Wiesz, że policja zaraz do ciebie przyjedzie? Juhu. Ej, masz przejebane. 5 minut. Nie zdoła zniszczyć dowodów. Ukryj się na dachu. Dobra. Jak my słodko wyglądamy w ogóle. Ej, wiesz co? Zróbmy może to jeszcze raz. Ale tym razem szybciej. Udało się! Kurwa jest. Jestem debilem, nie słuchajcie mnie inaczej. Dobra, E trzeba nacisnąć, nie? Da, spokojnie, spokojnie. Dobrze, rosną mi jej ręce. Jak to brzmi? Rosną mi jej ręce.
No, no dosłownie. Tylko trochę za dużo tych par. Nie, bo to... Ale wyjmij mi jedno ucho. Chyba słownie. Dobra, i co teraz? Latasz sobie już! O ja pierdolę, to mogę wyrzucić? Nie, nie możesz. Nie, możesz! A co wyjdzie? A ja mam nożyk, tak. Z nożem lepiej wyglądasz. Tak. I napierdala! Dobrze, na sam koniec, tylko teraz muszę znaleźć drogę. Mateczki jej widać. Dobrze. No, szkoda, że ten jest zboczony. Tak, są cztery. A, wiem, które. Czekaj, na dół, na dół, na dół. Jezu, tu są kible. To tylko tu kible u mnie trafi. Spokojnie, dzwonek zaraz będzie. Aha, to wszyscy na lekcjach? Tak. I co się dzieje? Zabij tą nauczycielkę, co tam stoi. Widać, czemu wyglądała. Czy ty ją zabijeś nożem, czy łapą? Co? What the fuck? Co? Ej, wiesz, że się to nie powinno... Aha, bo ty ją nożem zaatakowałeś, a nie rękami. Dziękuję bardzo. Piszcie komentarze, błagam, piszcie komentarze i w końcu moglibyście łapkować też to wszystko, bo cholera. Wracam do nagrania z taką energią, taką należy, już na mnie się patrzy, weź to wyłącz.